dzień dobry kochani. Witam się z wami w nowym filmie. Pogoda niezachęcająca, typowo jesienna, więc przydałoby się znaleźć taki fajny, milutki, komfortowy, cieplutki sweter. Po prostu sweter. I ja stwierdziłam, sprawdzając sobie ofertę sklepu wcześniej online, kiedy chorowałam, że przejdę się z wami do Reserved. Bardzo spodobał wam się poprzedni film z tego sklepu, a jeśli ktoś nie widział, to tutaj gdzieś wam się wyświetli i wyjedzie karta również, więc zachęcam was do nadrobienia zaległości. Natomiast poszukam sobie swetrów, dam wam informacje o składach, o cenach i czy polecam, czy też nie. Musiałam, wybaczcie. Musiałam. Mój ulubiony początek filmu. No to jestem. Zobaczcie, mamy Reserved. Uuu, jakie kolory! No, już czuję się zainspirowana. Chyba wiedziałam, co robię. Zobaczcie, ile tu swetrów jest. Będzie w czym wybierać, będzie co mierzyć i będzie co wam pokazywać. Także zapraszam do oglądania dalej. Tyle, moi drodzy, udało mi się pozbierać. Jest tego solidna ilość. Tutaj sobie też ładnie poukładałam. Poukładałam w ogóle sekcjami kolorystycznymi, żebym wszystko miała przejrzyście. Będę wam mówić oczywiście o rozmiarach, które mierzę. Będę podawała cenę i skład materiału. Zmiany. Jako, że jestem dziś tematycznie ubrana, no to mam sweterek. Sweterek mam wełniany o super składzie. Z mormłamu jest taki milutki. Co prawda nie chciałam być dzisiaj na czarno. Do tego jeansy i wansy, czyli taka baza, wiecie, żeby do wszystkiego pasowało. Nie chciałam dzisiaj na czarno, ale mój sweterek wełniany inny uległ zniszczeniu, więc wybrałam ten, bo jest po prostu świetny, wygodny, milutki, komfortowy i szczerze wam polecam. Także ja zabieram się za mierzenie i szczerze nie wiem, od którego zacząć. Okej, żeby was nic nie rozpraszało, to przeszłam do przymierzalni obok, bo jestem oczywiście przy otwarciu, więc nikomu tutaj nie przeszkadzam i nie wadzę. Sweter mam w rozmiarze M. Cena 159,99 i skład 70% akryl, 20% poliester i 10% poliamid, albo poliester i poliamid jest na odwrót. Jeśli się pomyliłam, to i tak się wszystko wam wyświetla, więc proszę bardzo. Sweter jest bardzo ładny. Tutaj ma takie, widzicie, dodatki w postaci większych cyrkonii. Wygląda to, wiecie, fajnie. Jest to taki kardigan rozpinany. Kolor bardzo twarzowy, no i modny. Na jesień, zimę będzie idealny. Fajny splot. Jest milutki. O. No ale cena do składu. Sami ocencie, czy byście kupili w takiej cenie o takim składzie sweterek. To już zostawiam wam do rozpatrzenia. Ja prezentuję z nowości z aktualnej kolekcji. W tym przypadku Reserved. Więc to jest pierwsza propozycja sweterka. Później wam powiem, który ja bym kupiła. Numer 2 to jest tego typu sweter. Taki klasyk, bestseller, tak przypuszczam. Mierzę rozmiar M. I tutaj cena 139,99. Zaznaczę od razu, że ten sweter występuje w różnych wariantach kolorystycznych, więc zaglądajcie na stronę. Ja oczywiście wszystkie te rzeczy wam podlinkuję w opisie tego filmu. I tutaj mamy w większości akryl 68%, reszta to poliester i poliamid, więc znowu ten skład, wiecie, nie jest jakiś super zachęcający. Uważam też, że rozmiar, który mierzę, jest taki na styk. Śmiało mogłabym wziąć rozmiar większy, żeby on tak, wiecie, fajniej wyglądał. Ten fason był bardziej taki, no większy po prostu, oversize'owy bardziej. Chociaż on jest taki pudełkowy. Długość rękawa w tej chwili na styk, więc ta L-ka wydaje mi się byłaby lepsza. Jeśli chodzi o odczucie materiału, to jest on mega milutki. Taki, no, super komfortowy. Splot tak się prezentuje. Tutaj widzicie, jak sobie zapniecie, to macie pod szyję. Nie musicie mieć szala. Tym razem
numer 3. Jest to taki sweter, kurtka, jak widzicie, taki puchaty. I ja zaliczyłam go do sekcji swetrów, natomiast spokojnie może to być jakiś żakiet, marynarka. Jest taki fajny, konkretny. Ja mierzę rozmiar L i cena to 179,99, a składowo 89 to poliester, reszta poliamid. No i powiem Wam, że to jest ciuch, który zdecydowanie wpadł mi w oko. On bardzo fajnie wygląda, mega milutki, ma taki puszek, takiego misia. Bardzo fajnie te rękawy są zebrane, więc dodają, wiecie, czegoś. I on wygląda po prostu drogo, tak inaczej, nie jest typowy. Więc jeśli lubicie coś innego, to jest godne zainteresowania. Ale znowu, cena, skład, wiecie, sami do oceny. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Numer 4. Ciekawe, kiedy się zgubię podczas liczenia. Ale mamy tym razem taki sweter typu golfik o krótszym kroju, taki pudełkowy, ale oversize, bo jak widzicie, ramię mocno opada, więc wypada troszeczkę większe. Cena to 129,99 albo 139,99. Wyświetla Wam się w tej chwili na ekranie. I składowo większość akryl, reszta poliester, więc znowu. Ale on jest fajny. Ma taki inny tutaj splot z przodu, więc interesujący. Kolor myślałam, że będzie dla mnie zupełnie nie. A wydaje mi się, że nawet dla blondynki. Fajny, twarzowy. Tu możecie z bliska zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Ładnie podkreśla sylwetkę. No dobra, nie przeciągam, lecę dalej. High five, numer 5. I tu mamy sweterek, który świeci się jak... Skończcie sami. Mierzę rozmiar M. Widzicie, fason jest typu oversize, znowu opadające ramię, idealna długość rękawa. Rozmiar według mnie jest ok. Zaznaczę też, że możecie znaleźć inne tutaj, te kolorowe nitki. Mogą być złote, mogą być chyba srebrne, różowe. Ja wybrałam najbardziej pstrokatę. I tutaj jest informacja, że jest to produkt premium i uwaga, ma 10% wełny w składzie. Reszta to akry, poliester, poliamid. Cena 129,99. Jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, w sensie do składu, no to to na razie wygląda najlepiej. Co zaznaczę, to jest pierwszy sweter, który autentycznie mnie gryzie, który powoduje jakikolwiek dyskomfort. Żaden poprzedni sweter tego nie robił. No i nie wiem, czy jest to kwestia tej wełny, czy jest to kwestia tych tutaj, widzicie, różnych niteczek różnokolorowych. Wiadomo, że wygląda on inaczej, spektakularnie nawet. Mogłabym tak się pokusić, żeby tak powiedzieć. Możemy sobie wsadzić go w spodnie, żeby troszeczkę sylwetkę zrównoważyć. Numer 6. I znowu, mamy tutaj sweter, który w składzie po raz kolejny ma wełnę, tym razem 9%. I tu nie ma informacji, że jest to produkt premium. Nie wiem, czy to coś zmienia, bo cena jest identyczna jak tego poprzedniego, czyli 129,99. I oprócz 9% wełny, to reszta to oczywiście jest akryl, poliester i poliamid. No więc wiadomo, tutaj fason tego swetra jest znowu krótszy. Ja mierzę rozmiar M, on ma taki półgolf, występuje też w kolorze takiego złamanego beżu, bieli, coś takiego i też ma te takie, nie wiem jak to się nazywa, ale te takie krupeczki, powiedzmy, innych kolorów. No tak, ja uważam, że powinna mieć większy rozmiar. Nie było, były tylko M-ki i S-ki. Więc mierzę po prostu największy z możliwych dostępnych. On ma tutaj tak inaczej zaznaczony rękaw, co bardzo fajnie będzie wyglądało, jeśli będzie odpowiednio dobrany rozmiar. I jeśli chodzi o ten sweter, to bardzo mi się podoba. Uważam, że jeśli chodzi o mnie, to jest twarzowy również, bo ten kolor po prostu podkreśla moją delikatną cerę, delikatny make-up, no i blond włosy. Ale jeśli nie chcecie tego koloru, to tak jak wspomniałam, jest drugi do wyboru. Tyle tylko, że to jest pierwszy sweter, w którym jestem dosłownie tą chwilę i już czuję
zbierające we mnie gorąco. Więc nie ukrywam, że ten film jest dla mnie nie lada wyzwaniem. Numer 7. I mamy tutaj sweter ze śnieżynką. No bo tak, święta. Co prawda ja ten film nagrywam w październiku. Wy go chyba jeszcze w październiku widzicie. Natomiast no już tak, wszędzie są kolekcje świąteczne i właśnie w Rizert znajdziemy sweterki, bluzy i tak dalej. I ten szary ja mierzę w rozmiarze L. Cena to 109,99 i mamy w składzie, uwaga, 4% wełny. Reszta to akryl, poliester i elaston. I powiem wam, że ten sweter o takim splocie odczuciu jest ewidentnie sztuczny. Tak jak wszystkie były takie miłe, ale wiadomo było, że coś jest nie tak, to ten od razu po dotknięciu tej tkaniny, tego sweterka, wiadomo, że jest to raczej sztuczny ciuch. Tak generalnie to jest ładnie uszyty, tutaj ta śnieżynka wygląda bardzo konkretnie, nic tutaj nie ma niepokojącego, fason jest taki bardziej klasyczny, ale nadal ramię opada, więc góra oversize, długość jak widzicie u mnie taka do połowy pupy. Oczywiście ja sobie chętnie wsadzę podstanik lub spodnie, żeby zrównoważyć sylwetkę, ale to już kwestia indywidualna. Długość rękawa również jest ok. Ale to jest rozmiar większy niż reszty sweterków, które mogliście zobaczyć, pomijając tego misiowego. Numer 8 to jest taki sweter z takimi rękawami trochę baloniastymi, z pomponikami mega słodkimi, bardzo ładny twarzowy kolor, śmietankowy. Ja mierzę rozmiar M. Cena to tutaj 139,99 i znowu mamy informację, że jest to produkt premium. Ma w składzie wełnę, co prawda 10%, ale ma. I co zaznaczę, to to, że mimo tego, że sweter jest jasny, a ja pod spodem mam czarną taką bluzeczkę, pod koszulkę powiedzmy, to nie bardzo to prześwituje, co mi się osobiście bardzo podoba. I szczerze mówiąc, muszę od razu zaznaczyć, że jak siebie zobaczyłam w tym swetrze, to miałam takie o wow. W nim po prostu chyba wyglądam z dotychczasowych, które już zmierzyłam dla was, najlepiej, najkorzystniej i najładniej. Sweter bardzo ładnie leży, krój idealnie podkreśla moją sylwetkę, ale teraz przejdę do takiego małego ale. Kupując ten sweter, przygotujcie się na drapanie. No niestety, ale to 10% wełny robi robotę i ja zdecydowanie odczuwam dyskomfort, że jest takie charakterystyczne gryzienie dla wełny, więc jeśli tego nie jesteście w stanie przejść, to to nie jest sweter dla was. Numer 9 to taki sweter we wzory. Powiem, że nie wszyscy lubią tylko i wyłącznie gładko się nosić, więc proszę bardzo, prezentuję tutaj taki w kwiaty, fioletowo-błękitno-beżowy sweterek. I teraz tak, ja mierzę rozmiar L, cena to 159,99 i składowo 87% akryl, reszta to poliester. Skład jest nędzny, odczucie materiału jest rewelacyjne, jest on milutki. W ogóle jeśli chodzi o tą pozycję, to on sprawia wrażenie najcieplejszego z dotychczasowych mierzonych i taki najbardziej konkretny, ale też zbity, bo zobaczcie, to nie jest taki typowy fason oversize, tutaj delikatnie jest to opadające ramię. Podoba mi się, że tu jest ten beż, tu beż i tu beż, czyli tworzy to taką fajną całość. No ale ten rozmiar znowu wypada trochę mniejszy, no bo jest to L-ka. Wiecie, ja tu bym się śmiało pokusiła o jeszcze większy, ale nie było. Możemy go sobie o w ten sposób wsadzić lub właśnie zostawić, żeby było widać te beżowe zakończenie. Inny kolor, tak inny jak na mnie. I jest to, słuchajcie, rozmiar L, 139,99 to jego cena. I mamy tutaj sam sztuczny skład, czyli akryl, poliester, poliamid z tą przewagą akrylu. Rozmiar L, jak widzicie, ładnie wygląda. Efektowna tutaj ma przy szyi, jak się nazywa? No wiecie to.
ale już jeśli chodzi o rękawy, to tak nie jest. Jest on z takimi dziurkami i w taki inny wzór. I z tego, co mi się wydaje, to za chwilę zmierzę inny kolor, więc będziemy mieli porównanie. No tam nie każdemu przypadnie do gustu, w tym chyba mnie, ja się nie czuję. O, teraz zauważyłam, że zakończenie tego swetra też jest takie, zobaczcie, taka falbaneczka jakby. Ładnie to wygląda. Taki może bardziej na święta. Już szukam, czy mam inny kolor i to był numer 10. Zgadza się. To jest numer 11 i właśnie różowa wersja tego, który przed chwilą Wam prezentowałam. Również rozmiar L, skład identyczny, cena też 139,99. I tutaj w przypadku tej różowej propozycji to te dziurki są bardziej podkreślone i bardziej widać, jeśli coś mamy pod spodem lub na przykład założylibyśmy coś cielistego, więc zdecydowanie bardziej jest ten wzór tutaj w tej kolorystyce podkreślony. Tak on się prezentuje. Jeśli chodzi o odczucie tego sweterka, to jest taki milutki, no ale wiecie, skład. Możemy się trochę spocić i on też jest taki, według mnie, przez ten kolor oczywiście bardziej dziewczęcy. I tutaj widać ładnie to i to zakończenie, więc Wam zostawiam do oceny, który bardziej Wam się spodobał. Tego typu sweterki zawsze możemy sobie wziąć jako marynarkę, jako żakiet. Tak nam może posłużyć i on jest taki bardzo elegancki, klasyczny. Możemy sobie zapiąć te guziki, one są takie złote, takie widzicie, gładziutkie. Oczywiście, musimy się w tym czuć. Taki fason pudełkowy i teraz sprawy techniczne. To ja mierzę rozmiar S. Cena to 159,99. Mamy tutaj w składzie 6% wełny, więc no. Nie jest on mocno gryzący, ale zobaczcie, na tej czarnej bluzce dokładnie widać, że te kłaczki takie, wiecie, farfocle mogą latać i obłazić. Więc to od razu zaznaczę. Natomiast gdybym się nosiła w tym stylu, to śmiało bym się pokusiła o tą rzecz. Bardzo porządna, klasyczna. No nie w moim stylu, ale bardzo ładnie wygląda i uważam, że dla blondynki, zobaczcie, mega twarzowy. Numer 12. Numer 12 to szary sweter. No nie byłabym sobą, jakbym Wam chociaż jednego szarego nie pokazała, bo zobaczcie, jakie te guziczki są fajne. To są takie duże perełki. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ja mierzę rozmiar L. Mamy tutaj w składzie 6% wełny i cena to 139,99. Wiecie co, cieszę się, że w ogóle wrzucam też zdjęcia metek i tak dalej i też wrzucę Wam to w opisie filmu, bo gdybym się pomyliła, to zawsze sama siebie poprawię. I ten sweter, o dziwo, mimo tego, że nie jest raczej w moim stylu, to bardzo mi się podoba. Ten splot do mnie przemawia. Ja lubię taką kłaczkowość, jeśli wiecie, o co chodzi, ale on gryzie, więc to zaznaczy, że jeśli nie zniesiecie gryzienia, no to tutaj nie dacie rady. Śmiało możemy sobie go rozpiąć. Oczywiście możemy tutaj, wiecie, pokombinować do połowy, możemy w całości. Nie chcę sobie dokładać roboty, więc nie będę tego rozpinać, ale zobaczcie, jak łatwo się go zapina, nawet jedną ręką. Naprawdę bardzo fajny, ale ja właśnie wzięłam L-kę celowo, bo tak, wiecie, na oko wiedziałam, że on wypada mniejszy, no i tak jest. Oczywiście muszą się również pojawić tutaj swetry typu golfy i właśnie taką propozycję mam dla Was, różową, landrynkową, rozmiar L. Cena to 139,99 i mamy tutaj w składzie, uwaga, 11% alpaki. Czy ją czuję? Odrobinę, tak? Może tutaj bardziej na szyi, ale jest to takie uczucie według mnie do przewalczenia. To nie jest takie drapanie jak w przypadku zwykłej wełny. I on jest taki raczej z tych cienkich sweterków. Bardzo fajny, milutki tutaj w rękawach, więc ten dyskomfort jest tylko tutaj właśnie przy szyi. Ta L-ka jest troszeczkę dłuższa, trochę większa. Ja właśnie tego typu swetry lubię, takie trochę większe. Super się w nim czuję i uważam, że kolor. Fajnie czasami mieć jakiś taki właśnie sweter w takim szalonym kolorze, a ten nie jest takim neonem, więc jeszcze według mnie do przyjęcia.
i to jest numer 12. Mam nadzieję, że się nie pomylę w liczeniu. Numer 13. I tak moje włosy coraz bardziej się ulizują. No cóż, to jest rozmiar M. Cena to 139,99 i w większości składu mamy tutaj akryl. Nie ma tutaj żadnego dodatku wełny, nic takiego. Splot mamy taki. On również występuje w innych wariantach tych paseczków i kolorach, więc sobie zajrzyjcie na stronę, jeśli ten do Was nie trafia. Jest on dłuższy i chyba w ogóle jest to najdłuższy sweter ze wszystkich prezentowanych. Mimo tego, że jest to M-ka, ja pokusiłabym się o większy, gdybym była nim zainteresowana. I powiem tak, tamten różowy miał alpakę w składzie, a mimo wszystko w odczuciu był lepszy niż ten, według mnie. Ale to wiecie, wszystko kwestia preferencji. Ja Wam pokazuję to, co jest dostępne. Jeśli Wam coś wpadnie w oko, to śmiało możecie zamówić i sobie sprawdzić w domu lub po prostu w sklepie. No więc tak, ten jakoś tak... To tutaj... Nie, to nie jest mój typ. Numer 14 to kolejny golf. I ja mierzę rozmiar M. Cena to 159,99 i w składzie mamy tu w większości akryl. Reszta to poliester lub poliamid. Nie wiem, wyświetla Wam się. I teraz co o tym sweterku? Słuchajcie, no dla blondynki bardzo twarzowy. Jest tutaj pomieszanie tego niebieskiego, które gra główne skrzypce. I do tego mamy taką fuksję, czerwień, coś takiego. Jest on bardzo długi, bo jak widzicie, no zdecydowanie za pupę. Jest najdłuższy z tych, które dotychczasowo mierzyłam. Mamy takie rękawy i tutaj też przy okazji widzicie ten splot i jak to ładnie wygląda. Golf. Słuchajcie, no ten golf jest bardzo fajny. Jest tutaj taki obszerny, więc jakbyśmy chcieli sobie wsadzić w spodnie lub pod stanik, to też fajnie się tak zbluzuje. Cena jest dość wysoka, skład niezbyt, ale no to już Wam zostawiam do oceny. Numer 15 to zupełnie inny sweter. Jak widzicie, tutaj z takimi sweterkowatymi, sweterkowymi, o, różyczkami. Kolor ładny, dość twarzowy. Mamy tu w składzie 4% wełny. Cena to 149,99 i ja mierzę rozmiar M i spokojnie, no, powinna mieć większy, jak komfortowo bym się czuła wtedy. To jest taki sweterek, wiecie, do spódniczki, czy do takiej fajnej, rozkoszowanej spódniczcy, za kolano. Widzę to oczami wyobraźni. Ale to odczucie tutaj nie jest zbyt komfortowe. Ta wełna zdecydowanie jest wyczuwalna, ale ja jeszcze Wam pokażę, na co zwróciłam uwagę. To, jak widzicie, guziczki są powleczone tym samym materiałem co sweter i tu mają takie ładne podszycie, więc ceni się, ceni. Tym razem kolejny, ale beżowy sweterek, to jest numer 16. Mierzę rozmiar M, 84% składowych to akryl, jeśli chodzi o materiał, a reszta, wiecie, poliester, poliamid i tak dalej. Cena 139,99. I teraz tak, rozmiar wydaje mi się, że jest ok, ładnie wypada. Jest taki oversize'owy, dekolt bardzo twarzowy. Ja lubię tego typu dekolty. Chociaż wiem, że dla większości sweter równa się takie otulenie tutaj. Ten wzór jest taki ciekawy, jak widzicie, taki inny. I on też zaznacza, że w żaden sposób nie powoduje u mnie dyskomfortu. Jest taki z tych swetrów raczej cieńszych i w fasonie krótszym. Beżowa propozycja i powiem Wam, że ten kolor jest tak twarzowy, że jak go założyłam, to byłam taka szok, dosłownie szok, bardzo dobrze się w nim czuję. Tak, ma kaptur i jest taki w fasonie odrobina dłuższy, ma kieszonkę kangurkowe, tutaj te sznureczki, bardzo fajnie wygląda. Ja mierzę rozmiar M. Cena to 139,99 i on w składzie ma 5% wełny, która nie jest wyczuwalna. Tutaj mnie nic nie gryzie, jest komfortowy. Tak wygląda jego splot i on występuje w różnych wariantach kolorystycznych, więc jeśli ten beż Wam nie leży, to zajrzyjcie sobie na stronie,
są inne na pewno. Długość taka do połowy pupy, więc jest to raczej ten typ sweterka, że spokojnie będzie nam cieplutko i milutko. Tak może odrobineczkę, wiecie, odrobineczkę drapie, ale to jest tak, że jak wam się coś bardzo podoba, to wyrzucacie to z głowy, te myśli. To tego nie czujecie, więc no, musicie go przymierzyć. I to jest numer, zwróciłam rachubę, 16 czy 17, to wam się wyświetla w tej chwili. 17 albo 18. Rozmiar L, 139,99. Jak widzicie, bardzo efektowny jest ten sweter. No ale niestety, akryl, poliester i poliamid w składzie. Kolor przepiękny. Ta śmietanka, uważam, że zawsze, nieważne jaki fason założę, to ten kolor wszystko obroni, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, blondynkę, ale wydaje mi się, że dla brunetek też on jest bardzo fajny. Tutaj to, oczywiście, że takie klimaty westernowe, kowbojskie wprowadza, ale fajnie wygląda. Tylko właśnie, no trzeba wziąć rozmiar większy, on w swoim fasonie takim pudełkowym, trochę krótszym, bardzo ładnie będzie wyglądał. Tutaj nie gryzie, ale nie jest to też taki super milutki materiał, taki jest jego splot. I tutaj jest po prostu inaczej, widzicie? Inaczej to wszystko tak zebrane, może dlatego on nie jest taki milutki. No nie wiem, ja po prostu to wam zaznaczam. O, i z tyłu jest taki gładki, więc tak. Słuchajcie, hit. 1% wełny w składzie. Jakże on musiał być ważny i istotny, że jest to zaznaczone. Ale tak, sweter jest drogi, bo 179,99, no to były najdroższe pozycje, które wam tutaj pokazałam, w tym mierzymy, w tym przeglądzie swetrowym. Słuchajcie, on jest grubszy, on jest bardziej konkretny i ja mierzę rozmiar M chyba. On wypada taki dość duży, ale tak, jest to M-ka. A już zwątpiłam przez to, jak wygląda. Taki, widzicie, pudełkowy. Trochę, nie wiem czemu, kojarzy mi się z takimi kaftanami, takimi japońskimi, takimi kimonami, bardziej kaftanami. nie, niech mnie nigdzie nie wywożą. Ale proszę bardzo, oversize'owe, opadające ramię, taki komfortowy i on naprawdę jest taki gruby. Zobaczcie w ogóle ten splot, ten materiał. Nie wiem, co mam o nim myśleć, no bo tutaj ta cena jest dość wysoka. W ogóle to chyba jest 19. chyba, nawet naprawdę, ja się nie dziwię, że straciłam rachubę przy takiej ilości. Jest ładny, on występuje też w innych kolorach. Słuchajcie, najdroższy na koniec. 20. 199,99 kosztuje, jemy, że rozmiar M i tutaj w składzie mamy 32% mohair, 32% wełna. Jak widzicie, tak wygląda ten materiał. Jak się domyślacie, jest gryząco, ale jest tak dziwnie, dlatego że to jest taki materiał, jakby on chciał tak, wiecie, mnie zagryźć wręcz, ale nie robi tego. Nie jest taki intensywny w odczuciu, więc może da się to jakoś ograć, no ale nie wiem. Fason, wiecie, ja teraz trzymam telefon, no ale jak kupujecie ciuch, no to on musi się układać w każdych warunkach, nie? No więc długość tutaj ja sobie, widzicie, trochę podwinęłam, ale on jest dłuższy. Kolor jest bardzo ładny, bardzo twarzowy. Cena jak na ten skład chyba jest jak najbardziej okej. Kurczę, teraz tak spojrzałam w telefon i ładnie wyglądam. Nie wiem, dajcie znać, ale on jest taki, widzicie, taki cieniutki, ale pewnie bardzo ciepłe. Ja nie mam takiego składu swetra u siebie w swoich zbiorach, ale kurczę, tu widać. Widać, wiecie, to naprawdę nie wiem, czy jestem w stanie oddać, ale widać, że jest tu jakościowy sweter, że tutaj, wiecie, nie ma z czym dyskutować. Trochę on prześwituje, co mam nadzieję, że jestem w stanie... O, teraz widzicie. Idę się ogarnąć, przemyśleć na szybciocha tak zwanego i zaraz do was wracam z moimi przemyśleniami, z moimi faworytami. Ja już przebrana, ogarnięta. Nie ukrywam, że nie sądziłam, że tyle czasu tu spędzę, ale tutaj wiszą wszystkie swetry, które według mnie są godne zainteresowania i którymi ja osobiście się zainteresowałam i tak on również tu trafił. Mam takie, wiecie, love-hate relationship, ale
musiałabym sobie to ograć ze swoimi rzeczami. No, pomponik musiał się tu znaleźć, różowy sweter golf, tutaj ten z perełkami, bo miałabym pomysł na niego. No i oczywiście to. Więc nie ukrywam, że nie zwracałam tu uwagi za bardzo na składy, bo składowo to niestety większość z nich wypada nędznie, co chyba sami mi przyznacie, ale sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, do Waszej dyskusji. Dajcie znać, po to numerowałam wszystkie, które zmierzyłam, żebyście mogli dać znać, które są Waszymi faworytami, które jest Waszym faworytem, a my, kochani, widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!